Siemaneczko, z tej strony Kuzonek, witam wszystkich w kolejnym odcinku Swiffy 22 na moim kanale i tak jak zresztą widzieliście już po tytule i po miniaturce, w dzisiejszym odcinku chciałbym wam przedstawić mój nowo zbudowany skład. Oczywiście zanim zaczniemy, każdy z was zostawia teraz łapkę w górę, subuje ten kanał, żebyście nie pominęli kolejnych odcinków. Już za niedługo wlatują toty do gry i będzie naprawdę wielki opening toty na live'ie, więc jak nie chcecie pominąć kolejnych odcinków i takiego live'a, to musicie zostawić również dzwonek, żebyście dostali powiadomienie. Ja nie będę dalej przedłużał, jednak przypomnę, że w opisie tego filmu macie zaproszenie do mojego Discorda poświęconego Fifie, więc jak ktoś jest chętny, to możecie wbijać, jest tam ponad 2000 osób. A teraz myślę, że lecimy do omawiania tego składu. Jak widzicie, w moim składzie są dwie karty Winter Wildcards, jeden Buntownik, jeden Last Watch, jedna Ikona oraz jeden czerwony Inform za Food Champions. Reszta są to karty złote rzadkie. Całość tego składu jest wyceniona coś w okolicach 3,8 miliona na Foodbinie. Jednak no wiadomo, że jeżeli jak kupywałem te karty, no to po prostu ta cena była ich wyższa, więc no skład jest coś w okolicach 4 milionów. Jednak wiadomo, że wydałem na niego dużo, dużo więcej. Zaczniemy sobie od bramkarza. O każdym zawodniku powiem kilka słów. Wiadomo, nie będę się tutaj jakoś rozgadywał, bo nie ma to sensu. Na bramce mam Neuera, który rozegrał u mnie 300 meczów, strzelił jedną bramkę z karnego i 4 asysty, nie wiem, jakimś cudem, pewnie jakimś drugim podaniem. Według mnie jest to najlepszy bramkarz w grze, naprawdę spisuje się świetnie, statystyki ma świetne. Dałem mu rękawicę, która mu boostuje statystyki i naprawdę według mnie jest kotem. Na prawej obronie mam tego Klausa. Jak ktoś ogląda live'y i regularnie odcinki, to pewnie wiecie, że trafiłem go za Food Champions. Również 270 meczy rozegranych, lepsza noga prawa, 3x3 gwiazdki, naprawdę bardzo fajna karta, jednak w przyszłości wleci tu jednak jego lepsza wersja, mianowicie Headliner, bo pewnie takiego Headlinera dostanie, widziałem na przeciekach. Na środku obrony mam Upamecano Last Watcha, którego trafiłem w pierwszej paczce jakby FIFA 22, dostałem paczkę z jednym Last Watchem gwarantowanym, niewymiennym i jest to ten Upamecano. Rozegrałem nim prawie 700 spotkań, aktualnie na rynku coś kosztuje w okolicach 300 tysięcy i jego karta cały czas się upgrade'uje i prawdopodobnie zostanie on tutaj aż do totsów, chyba że na toty uda się trafić jakąś fajną kartę, jak było to w zeszłym roku. Na drugiej obronie środkowej mam Fabio Cannavaro, jest to traf z paczki Baby. Oczywiście karta niewymienna, ponad 300 meczy rozegrana i też tak jak Upamecano zostanie tutaj do totsów, chyba że uda się trafić jakąś lepszą ikonę z paczki niewymienną lub jakiegoś toty, no to wtedy go dopiero wymienię i naprawdę z tych środkowych obrońców jestem zadowolony. Cannavaro na rynku aktualnie coś koło 600 tysięcy. Na lewej obronie mam Corneta, ale zanim o nim opowiem, to oczywiście możecie w komentarzu napisać, jaki wy macie skład, ile obecnie jest warty i na jakiej platformie gracie. Chętnie sobie poczytam, podopinam serduszka i poodpowiadam na komentarze, więc jak ktoś ma chęć, chce dostać serduszko, to piszcie. Corneta kupiłem w sumie przed chwilą, jak widzicie rozegrał dopiero u mnie jeden mecz testowy, jednak grałem nim już wcześniej, 75 tysięcy i naprawdę spisuje się on bardzo, ale to bardzo dobrze, fajne ma statystyki i dodatkowo daje bardzo fajne zgranie mojemu środkowemu pomocnikowi, którego zobaczycie już zaraz. Jednak zanim on, to wleci tutaj Awar, który również jest niewymienny, zrobiłem go w SBC 4x4, naprawdę karta mega uniwersalna, rozegrałem nim 130 meczów, wydałem na niego 0 końców, fajnie się spisuje na boisku, gram nim na środkowej pomocy, czasami na ataku, czasami nawet na skrzydle, jeżeli jest taka po prostu możliwość. No i naprawdę spisuje się on świetnie, jestem z niego giga zadowolony. Dalej mam N'Golo Kanté, czyli moim zdaniem karty, której nie powinno zabraknąć w każdym składzie w Ultimate Team. Ma on rozegranych ponad 250 meczy, no i myślę, że o nim nie trzeba się tutaj rozgadywać, bo według mnie jest to najlepszy możliwy pomocnik w grze, jeżeli chodzi o karty złote. Naprawdę dodałem mu tutaj jeszcze katalizatora, ponieważ no troszeczkę chciałem mu zbustować podanie oraz tempo, jednak wymienię mu tutaj chyba na cień lub kotwicę, bo nawet szczerze nie wiedziałem, że z takim tutaj stylem gry mam go ustawionego. Kanté aktualnie coś w okolicach 250 tysięcy, jeżeli się nie mylę, na rynku. Dalej mamy Zachę, czyli właśnie tutaj mówiłem o Cornecie, że daje on fajny link dla Zachy. Zacha również zrobiony w SBC za 0 końców, 5x4 gwiazdek sztuczek, rozegranych 167 meczy, 47 bramek, 34 asysty. Naprawdę bardzo, bardzo świetna karta. Ja uwielbiam karty z 5 gwiazdkami sztuczek i naprawdę Zacha jest top. Fajne statystyki, no i co mogę powiedzieć, też również planuję go trzymać bardzo, ale to bardzo długo, chyba że trafi się jakaś fajna karta niewymienna, to wtedy być może go zastąpię, jednak Zaha uważam, że będzie mi on towarzyszył do samego końca gry w FIFA 22, nawet jako zmiennik, jeżeli będę miał jakieś lepsze karty w moim składzie. Na prawym skrzydle mam Messiego, naprawdę jestem z niego giga zadowolony, kupiłem go za 363 tysiące, jego cena aktualnie delikatnie spadła, chociaż w sumie utrzymuje się, rozegrałem nim 23 mecze i 12 bramek, jednak też grałem nim już wcześniej, więc statystyki nie są aż takie aktualne. Gram nim na napastniku w formacji 4-4-2, naprawdę spisuje się spoko, uwielbiam jego lewą nogę, szczególnie finezję, naprawdę zza pola karnego wchodzi bardzo, ale to bardzo dobrze. Szkoda, że nie ma 5 gwiazdek sztuczek, tego mi troszeczkę u niego brakuje, jednak Messi jest to Messi, wydaje mi się, że nikomu nie trzeba go przedstawiać. Na napastniku mam Kyliana Mbappe, moim zdaniem najlepsza złota rzadka karta możliwa w Ultimate Team, 178 meczy, 143 bramki, 46 asyst, oczywiście 5x4 gwiazdek sztuczek, no i Kylian jest to zawodnik, który wykańcza praktycznie każdą akcję, potrafi być wszędzie, potrafi przepchnąć każdego, wykończyć naprawdę
z przedziwnych pozycji. No i jeżeli gracie na niego, to pewnie bardzo się wkurwiacie, jednak dla mnie jest to naprawdę najlepszy zawodnik. Jeżeli macie coinsy, to możecie go kupić. Jego kupiłem za 1 250 000, aktualnie chodzi coś koło 1 100 000. Naprawdę jego cena troszeczkę spadła, jednak wydaje mi się, że spłacił się on już bardzo, ale to bardzo dawno. Mimo że rozegrał tylko 200 meczy, to tyle ile dał mi zabawy, tyle ile dał mi lepszych nagród w Champions Division Rivals. To naprawdę, no ciężko tutaj go opisać kilkoma słowami. I na lewym skrzydle jest to Neymar, również nowy zakup. Jak widzicie, rozegrałem nim tylko jeden mecz, czyli dwie bramki, ma 5 na 5. Neymara nikomu nie trzeba przestawiać. Kupiłem go za 462 tysiące. Wiem, że jego cena cały czas leci w dół, jak i zresztą innych wszystkich kart również. Jednak nie chciałem czekać, chcę tego Neymara przetestować jeszcze przed Toty i tak dalej. Dodałem mu tutaj myśliwego, jak widzicie, fajnie się spisuje. Gram nim na prawym skrzydle w formacji 4-4-2. No i naprawdę gra się nim bardzo, ale to bardzo dobrze. Dla mnie najważniejsze, żeby karta miała 5 gazdek sztuczek. Na słabszą nogę aż tak bardzo nie zwracam uwagi. A jak widzicie, cały skład prezentuje się następująco. Tak jak powiedziałem na początku, wartość coś koło 4 milionów. Najbardziej jestem zadowolony oczywiście z tej trójki z przodu. Ona daje mi najwięcej tutaj zabawy wraz z Zachą. Nimi bardzo fajnie można się pobawić poprzez 5 gwiazdek sztuczek. Oczywiście oprócz Messiego. Do pomocników nie mogę się przyczepić. Troszeczkę ten Awar. No wydaje mi się, że mógłby być tutaj lepsza jakaś karta. Jednak Awar jest niewymienny. Zrobiłem go za 0 końców. Naprawdę aktualnie daje radę w pierwszej lidze oraz w wbijaniu 4. lub 5. rangi Food Champions. I na razie myślę, że takim składem sobie będę pykał. Jeżeli nie trafię jakiegoś żadnego Toty niewymiennego, no to po prostu ten skład aktualnie po prostu nie będzie się zmieniał. Tylko tak jak powiedziałem, wymienię sobie tego Klausa na lepszą jego wersję Headlinera. A myślę, że kolejną kartą, którą wymienię, będzie to Awar albo Zaha. Jednak no, naprawdę mówię wam, nie śpieszy mi się. Teraz będę sobie zbierał końsy. A co do zmienników, to naprawdę bardzo polecam wam tego Edwardsa. Oczywiście Fekir zrobiony, Fekira nie trzeba przedstawiać. I najczęściej oczywiście zmieniam sobie Fekira, Edwardsa i Politano. No, Edwards jest dla mnie naprawdę mocną kartą, 95 rozgranych meczy, 36 bramek, 20 asyst. Tylko weźcie pod uwagę to, że jak on wchodzi, to wchodzi na ostatnie 10 minut albo na dogrywkę w Food Champions. I naprawdę jestem z niego giga zadowolony, wpuszczam go na atak za Messiego. I to co chłop wyczynia poprzez jego statystyki, bo jak widzicie ma on 97 zwinności, 97 równowagi. Bardzo fajne tempo, troszeczkę strzelanie mało zbustowane, ale uwierzcie mi, że jak wchodzi on na samą końcówkę w meczu, no to tutaj wykończenia za bardzo nie trzeba mieć, tylko liczy się tempo oraz zwinność. Fekira nie trzeba nikomu przedstawiać. Mam tutaj nim 521 meczy rozegranych, 350 bramek, 150 asyst. I naprawdę sami, jeżeli gracie, to wiecie, jak bardzo potrafi on być wkurzający, jeżeli trafiacie na niego. Nie chcę bardziej przedłużać tego odcinka, bo w sumie nie mam tu za bardzo o czym opowiadać. Jeszcze mogę wam tylko pokazać moją własną taktykę. Ja w meczu gram sobie tak, tutaj jak widzicie, wszystko, jak ktoś chce, to sobie może zatrzymać. Albo po prostu tutaj macie teraz film, w którym omawiałem tą taktykę, więc sobie możecie go kliknąć. Formacja w grze prezentuje się następująco. Oczywiście Messi z Neymarem na ataku, tak to nie wygląda. To jest tutaj, to będzie wyglądało wszystko tak. Grałem tym składem dopiero jeden mecz, tak jak mówiłem wam, niektórymi zawodnikami, więc to nie jest pozmieniane, ale w meczu będzie wyglądało to tak: Messi, Mbappe na ataku, Zaha z Neymarem na skrzydłach. A co do wytycznych, to również w tym filmie, który pokazywałem wam przed chwilą, możecie sobie wejść, tam są wszystkie wytyczne, nie będę tego powtarzał po raz kolejny. I czasami też również zdarza mi się grać formacją inną, 4-1-2-1-2. Ale tam taktyki nie mam ustawionej. Oczywiście Mbappe i Messi gra na ataku, a Neymar na SPO. Zaha gra jako ten pomocnik, który fajnie wyprowadza piłkę, ma 5 gwiazdek sztuczek, więc tak sobie to ustawiam. No i myślę, że nie będę tak jak przedłużał, tak jak powiedziałem zresztą przed chwilą. Zostawcie łapkę, zostawcie suba, nie pominiecie openingu na Toty, nie pominiecie poradników z FIFA, innych takich ciekawych materiałów, bo naprawdę mam w planach ich bardzo dużo. A teraz życzę wam miłego wieczoru lub po prostu miłego popołudnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!